ma nigdy wcale. Alpaki skaczą na polnej skale. Uśmiechy wielkie i radość w brzuszku. Każdy dzień jest tu jak z rysunku. Alpiland to nasz raj. Każdy nowy dzień jak ma jest lecz tu radość w każdej chwili. Tu problemy są niemiłe. Mówię tak po cichu, bo Maty zasnęła. Noc była ciężka, bo... nawet Maty wzdechnęła. Obudziła się. Boże, jeszcze tylnią nogę ma ogoloną. No, tak jak mówię, noc była... Niby spałam, niby nie spałam, niby się tłukłam, chodziłam, zaglądałam. Maty to chyba nawet nie zmrużyła oka, bo założyłam jej ten kołnierz na noc. No i ona biedna w ogóle nie umie funkcjonować w tym kołnierzu. Zresztą ja się wcale nie dziwię. Cię boję się jednej rzeczy, żeby to nie było tak, że łapą drapnie, a to przecież to wszystko jest odsłonięte, bo ona ma tu pogolone wkoło oczu. I że po prostu biedna nacierpi się podwójnie, dlatego zakładam na noc ten kołnierz. Ale obudził mnie w ogóle pisk Koko. Koko tak, wiecie, skumlała. Chyba jej szkoda po oczy, może czuła, że Maty boli. No i wstałam, pięknie wzięła tabletki, a tabletek ma, słuchajcie, całą garść. Cały blat jest rozłożony tymi tabletkami. Zaraz to pozbieram. Tam mam ściągę przyczepioną, co jak, czego, do czego, bo ma... Jeszcze o 9 muszę jej podać probiotyk, bo ma antybiotyk, ma przeciwbóle, ma coś tam jeszcze, ma maść do smarowania na szwy, ma krople do oczu. No mówię wam, masę tego. Masę, ale miejmy nadzieję, że przez to jakoś szybko się to zagoi. I powiem wam szczerze, że wczoraj to mnie dopadło taki zjazd emocjonalny, bo tak było mi strasznie szkoda, że tak się zastanawiałam, czy to wszystko w ogóle miało sens. No ale z drugiej strony tak przeanalizowałam, co powiedziała pani doktor. No to nieleczone mogłoby prowadzić nawet do utraty wzroku. No i tam to bym cały czas bolało. Więc ja już nie wiem po prostu. Ciężki czas przed nami, to jest na pewno pewne. I widzę, że teraz Koko uciekła do łazienki i śpi, a Maty tutaj śpi. Znaczy śpi. To teraz jak zaczęłam mówić, to tak widzę, że już nie śpi, ale leży sobie. Dziewczynka. Wiecie co, pojechałam do Biedronki, w zasadzie rano, bo tak patrzę, tego nie ma, tamtego nie mam, wie dobra. I tak podjeżdżam pod Biedronkę i mówię, ja pierdzielę, co tu tyle ludzi? A tu się okazuje, że Biedronka dzisiaj miała po 8 z groszami pałki z kurczaka. No oczywiście tych pałek już nie było o godzinie 7, chociaż potem jakaś miała być druga dostawa, ale było tyle ludzi, że matko i córko i po prostu... I po prostu szok. No i zrobiłam jakieś delikatne zakupy. Kupiłam sobie w Dino pałki, bo autentycznie ja nie wiedziałam, że one dzisiaj będą w Biedronce. Kupiłam w Dino pałki, ale wiecie co? Tak mi się śmiać zachciało, bo wziąłam 2 kilo tych pałek. Ja je w domu liczę. No, ich jest tylko 14 sztuk. Jakoś tak jakbym wiedziała, to bym wzięła 3 kilo. Jakoś mi się wydało, że tak 2 kilo to spoko. A jednak wiecie, na tyle ludzi w domu, no to tak nie bardzo jest czym dzielić. Ale na szczęście... Jakoś się podzielimy, do tego zrobię... Kupiłam gnioci i kupiłam... No i mam ziemniaki, ale powiem wam, dzisiaj będą gnioci, bo to szybciej, 2 minuty na wodę, a ja jeszcze ci jadę do pracy. I tak... Przed pracą chciałabym właśnie ten obiad jednak mimo wszystko zrobić i tam coś chapnąć. Matunia, leki działają, śpi.
I powiem wam, nawet dzisiaj przyszło pożebrać kiełbasę z taką ogromną satysfakcją i oddałam normalnie swoją, bo ja po prostu byłam w szoku, jak ona w ogóle była głodna dzisiaj, biedna. Bo tak wszystkie leki z kiełbaską, wiecie, bez problemu wzięła. Dodatkowo dałam jej chrupki z białym serkiem, z jajkiem, tak żeby ten... Bo ja bardzo często daję psom właśnie jajko, biały ser i tak staram się urozmaicać tą dietę. Zjadła biedna wszystko. Napiła się, no i tak padła, śpi i tak. A kołko tak asystuje, że mówię wam, naprawdę szok. Jeszcze muszę jej tylko posmarować te szwy maścią i zakropić oczy. I będzie już po wszystkim. No i coś mi dzisiaj mąż mówi, że u nas jest Castel Party w Bolkowie. Wiecie, co to jest, ci wszyscy tacy na czarno przebrani. I to tak naprawdę podobno jest, znaczy to jest od czwartku, bo to zawsze jest od czwartku. No i chcieliśmy chociaż na chwileczkę podjechać, zobaczyć, bo ja co roku jestem i co roku się śmieję, że wezmę Klaksona i Matyldę i pojedziemy, wiecie, wpasujemy się, ubierzemy się na czarno i wpasujemy się, może nie mam, nienawidzę spodni bez kieszeni, no już. No, ale chcieliśmy chociaż na chwilę zobaczyć, pojechać. Chciałabym wam też pokazać, w tamtym roku też wam pokazywałam, a więc może po pracy na chwileczkę się uda po prostu przejechać, bo tak czy inaczej przyjeżdżam przez Bolków, tylko tak to go mijam obwodnicą, a tak przyjadę przez miasto, więc nie nadrabiając za dużo czasu, pokażę wam, jak pięknie i cudownie są ubrani ci ludzie, bo jak się Castel Party zaczynało 15-20 lat temu, to ci ludzie, to wiecie, to wszystko było samoróbka. Każdy kombinował z tego, co ma. Natomiast teraz już te gotowe, piękne stroje, te piękne makijaże, fryzury, to jest po prostu arcydzieło. Uwielbiam. Zawsze bardzo lubię obserwować tych ludzi. Bardzo lubię atmosferę, która panuje na Castel Party. Chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem tej muzyki. Nawet bym powiedziała, że nie, na co dzień wcale jej nie słucham. Ale atmosfera panująca na Castel Party jest niesamowita. Bolków, miasto, zamek Bolków, który cały rok nie żyje, zarówno miasto, jak i ten zamek, tak wiecie, tak na te 4 dni to się staje po prostu światową stolicą muzyki gotyckiej. Wygląda przepięknie, przecudownie i powiem wam, że tyle ludzi, ile przyjeżdża właśnie na Castel Party, to 1/3 ludzi to jest przyjeżdżających tych, żeby popatrzeć na tych bawiących się właśnie na tej imprezie. Także dla mnie coś fantastycznego. Jeżeli jesteście fanami muzyki gotyckiej, to pewnie nie muszę wam mówić o Castel Party. Ale jeżeli nie wiecie, o czym ja mówię, to poszukajcie sobie w necie, zobaczycie. Piękne wydarzenie, naprawdę piękne. Pięknie to wszystko wygląda, chociaż jest cały czas w tym klimacie mroczności gotyku i tak dalej, i tej muzyki gotyckiej. Natomiast cała ta wizualna strona, wizualny aspekt dla mnie petarda. Dobra, biorę się za obiad, bo zaraz będę miała Castel Party. Jak mi się sfajczy kurak, to będzie ła, czorno i duszno. No nie no, szczyt szczytów, jednego zjadła, a drugiego próbuję przymierzyć, założyć. Tylko że to nie tak się trochę wkłada, wiesz? No ale jakbyś bardzo chciała, to mogę ci pomóc. Kokula odpoczywa. Zobaczcie, będzie różnica jedna jedyna między Koko a Matyldą. Zaraz wam pokażę. Widzicie tą białą plamkę, która się tu jej zaczyna robić? Jeżeli jej się to nie zapigmentuje, to tym się będą różniły. To tak dla wtajemniczonych. Podpowiadam, jakbyście mieli problem, która jest która. A tu nasza Bida śpi. Patrz, o Jezu, ucho spadło na oczko. Ucho na oczko spadło. Zobaczcie, jak to wygląda okropnie. Strasznie. Nie przeszkadzamy, nie śpi. Strasznie wygląda, jakby oka nie miała. Fakt faktem, teraz ma zamknięte, ale mnie to po prostu aż serce kłuje, jak na to patrzę. Zobaczcie, jesteśmy na chwilę w tym Bolkowie, tak jak obiecałam. Chciałam wam pokazać właśnie, jak fajnie. Zobaczcie, tutaj tych państwa starsi ludzie. Tutaj w ogóle ten festiwal tak naprawdę nie ma ograniczeń wieku w ogóle.
cały ten festiwal. O Jezu, i trzeba mieć oczy wkoło głowy, żeby kogoś nie rozjechać, ewentualnie ktoś, żeby ciebie nie rozjechał. A robimy już tak naprawdę drugie okrążenie i nie możemy znaleźć parkingu nigdzie. Ponieważ jest to miasteczko, które, tak jak już wcześniej mówiłam, nigdy w roku poza Castle Party nie widzi tylu ludzi i tak naprawdę jest średnio przystosowany do przyjmowania aż tak dużej liczby gości. Jednak myślę, że Jezu, oczy mi latają wkoło głowy, aż ciężko mi pokazać Wam to wszystko. Czekajcie, bo my teraz jedziemy tam. Dobra. O, patrzcie tutaj. Też ekstra. Dzięki. Niezwykła uprzejmość. Nie, ludzie się tu nie zmieścimy. Co ty opowiadasz? Dobra. Kto płaci mandaty, że tak zapytam? Ty. No okej. Tak stawiasz, to ja mogę postać. Idziemy w miacho. Nawet można sobie na szybko kupić takie ubrania, jakby ktoś nie miał. Całkiem fajne rzeczy. No i fajne spodnie. Zobaczcie, jakie dziewczyny czadowe. Zobaczcie, jaka sukienka ładna. Zobaczcie teraz tutaj, jak to super wygląda. Zobaczcie, nawet mieszkańcy z balkonów podziwiają. Wiecie co, prawda jest taka, że to miasteczko w życiu nie widziało takiego ruchu. Nie wiem, jak to oddaje kamera, bo tak naprawdę trzeba byłoby się na tym mocno skupić, ale powiem Wam szczerze, że to jest przepiękne, naprawdę przepiękne i to jest wydarzenie, które warto zobaczyć i nie zrażać się tym stylem, bo widziałam nawet siostra zakonna wyszła z uśmiechem na ustach i stała przed kościołem, bo tu wiecie, różnie to może być kojarzone, ale myślę, że jest to coś, co warto zobaczyć. Wiecie co, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, że pomimo tak licznej grupy ludzi, nigdy nie doszło do żadnego wypadku, nigdy nic się nikomu nie stało, gdzie można by było sądzić, że tacy ludzie
może nie potrafią się bawić, czy może jest niebezpiecznie. Bzdura, jest bardzo bezpiecznie, jest kultura, jest naprawdę wysoka kultura, jest szacunek, także ja bardzo polecam, bo uważam, że jeżeli ktoś jest miłośnikiem tego rodzaju muzyki, to koniecznie powinien to zobaczyć. Dobra, moi drodzy, a teraz wracam do Matuni, bo powiem wam szczerze, że potrzeba mi było takiego chwilę takiej odskoczni, ale córka i no ogólnie dzieci zostały z Matyldą na chwilę, więc ja już wracam, bo powiem wam szczerze, że już dostaję pypcia, ale fajnie, że przyjechaliśmy, pokazaliśmy wam coś innego. Myślę, że na pewno wam się spodoba, bo jest to coś, na czym warto zawiesić oko. Ja uważam, że klakson, Koko i Matylda idealnie by się tutaj wpasowały, prawda? Słuchajcie, wracamy do domu, wpadliśmy jeszcze szybko zatankować i powiem wam dzisiaj, sytuacja się znowu na mnie zemści. Bo znowu na kolację zjadło borówki i tak podejrzewam, że a dzisiaj pewnie też pójdę późno spać. A jak znam życie, to jeszcze z Matunią trzeba będzie posiedzieć. No ale nic, teraz jedziemy do domu, zobaczymy co tam, jak tam. Bo nie było nas godzinkę, bo tak mamy do Bolkowa bardzo blisko i z powrotem też i ciekawe jak tam, co tam, z czym do czego. Ale normalnie powiem wam, że trzeba było takiego oderwania się na chwilę dla mnie, a zarazem tak mi już tam, Boże, czy wszystko dobrze, czy jak, czy tego pomimo tego, że jest z dorosłymi dziećmi, czujecie, jest chory łeb czasami. No. Cio, pacjentko. No co bieda. Musieliśmy jej założyć przed chwilą kołnierz, bo chyba się zaczyna goić. Zobaczcie, jak ona biedna wygląda. Boże, przecież to się normalnie serce kroje, nie? Ale zaczyna już, wiecie, coś ją chyba podswędywać i tak tą łapką zaczyna no drapać po prostu. No i... Boże, moja satelitka. Moja maniutka satelitka, biedna. Jak my wytrzymamy te 2 tygodnie, co? Jak my wytrzymamy te 2 tygodnie, to ja nie mam pojęcia. Moje biedne. No nie, ja zwariuję. Jedna dokańcza marchewki po alpakach, aż zaraz spuchnie. Koko, ja cię proszę, naprawdę. A druga leży w hełmofonie. Moi drodzy państwo, ja wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Jeżeli ktoś... postaram się na nie odpowiedzieć jak najszybciej, ale no słuchajcie, update taki dotyczący Matyldy. Matylda czuje się, widać, że dobrze. Leki przeciwbólowe... Na razie chyba póki co działają. No najgorszy jest ten cholerny kołnierz, bo ona no nie umie w nim funkcjonować. Zresztą nikt z nas nie umie funkcjonować z Matyldą w tym kołnierzu. Maty się źle porusza po domu i w ogóle Koko nie wie, o co chodzi. Matylda też jest przerażona, no ale musimy jej zakładać, bo zauważyliśmy, że zaczyna się drapać. Zaczyna się to chyba wszystko, wiecie, jakoś tam goić, swędzić, no i po prostu, żeby nie, a to wiecie, no, no moment nieuwagi, no nie upilnujesz. Wystarczy, że tylko gdzieś łapą grzebnie i jest po prostu po herbacie, a to boję się bardzo, żeby się nic nie stało. Matunio, idziemy do domku, wiesz? Idziemy do domku. Moja dziewczynko biedna taka. Idziemy do domku, kochanie. Boże, wyglądasz normalnie jak obraz nędzy i rozpaczy. Serce się po prostu kraje, jak się na ciebie patrzy, kochanie. Serce się kraje, wiesz? Ja wiem, że ci źle i niedobrze w tej cholernej satelicie. No ale nie mamy innej opcji, wiesz? Jeszcze jak na łapy, to bym ci, na nocha, to bym ci jakiś kaganiec założyła, czy coś. A na łapy te drapiące, no co ja ci wymyślę? No chyba nie ma innego patentu. A bynajmniej ja nie znam. Słuchajcie, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję wam za wszystkie komentarze. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby to wszystko się goiło jak cię mogę, bo ja się boję jednej rzeczy, że gdzieś czegoś nie dopilnuję i że ona sobie to rozdrapie. Przysięgam, ta myśl mnie po prostu przeraża.
To wszystko jest tak delikatnie. No bo to oczy, a te oczy są poszyte i góra i dół, więc jak gdzieś tylko pazurę ma, to no tak mało trzeba, to wiecie, no masakra, masakra. Dobrze, dziękuję Wam pięknie za film. Boże. Dziękuję Wam pięknie za obecność na filmie. Moi drodzy, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć. Pa.